Cześć, witajcie, z tej strony Jacob, witam was w kolejnym odcinku FIFA 13 Ultimate Team, gdzie sobie trochę gramy jakąś, otwieramy paczki, dobra, i tworzymy drużynę. Zanim jednak przejdziemy do tworzenia drużyny, chciałbym wam pokazać zawodników, jakich tu mam. Costa i Eto. To są zawodnicy, których trafiłem. Eto otworzyłem tak paczkę, bo patrzę, akurat mam trochę kasy, to go wybrałem. Tutaj mam jeszcze paru złotych zawodników, którzy nie są jednak jakoś, może Parkera tutaj damy na naszą ławkę. I kogo by tu jeszcze, Sinclair jest dość szybki. I bramkarza, dobra, to bramkarza jeszcze damy jednego. A, z Lille i Sinclaira zostawimy, reszta pójdzie na sprzedaż potem. A my zabieramy się za otwieranie paczek i mam nadzieję, że tym razem zrobimy jakąś tam drużynę na podstawie jednego zawodnika. Może będzie to na przykład Liga Rosyjska na podstawie Eto, albo ludzie z Kamerunu, też całkiem spoko opcja. Zostałem ostatnio poinformowany, że złote paczki za 5000 są lepsze niż te za 7500. Nie wiem jak jest, naprawdę nie znalazłem, szukałem na internecie i nie znalazłem żadnej odpowiedzi na to pytanie. Ale uznałem, że zrobimy dzisiaj tak. Sam nie jestem do końca co do tego przekonany, ale do 50000 monet będziemy kupować złote paczki te, a potem będziemy kupować za 7500 i tak. Zanim jeszcze zacznę otwierać, zawodników tylko zachowuję. Jeżeli widzę kontrakt albo coś takiego, ja to sprzedaję od razu, bo to po prostu nie ma sensu, no chyba, że te złote. Zatrzymać tego, trochę pozbyłem się tych moich jednorazowych, więc... poczekajcie, bo mi tu pająk chodzi jakiś. Chodź tu. Gdzie jesteś? Masz kartką, jest. Chodź tu. Dobra, niech se chodzi. Zaczynamy otwierać od złotej paczki za 5000 monet. Zobaczmy, co nam się trafi. I znaczy, jest tak, że jeżeli kupię dwie paczki. No tutaj nic widzicie, niestety. Nic się nam nie trafiło. 76. To będę sprzedawał od razu. Kondycję w sumie też, jeżeli nie jest, no Chelsea mnie mało interesuje. To jest tak, że za dwie paczki, za 15 tysięcy kosztuje ta premium. Czyli może w tym czasie możemy kupić trzy te normalne, więc może faktycznie jest jakieś większe prawdopodobieństwo, jak otworzę więcej paczek. Niestety, Guzan is my love, is my life. Lewy środek, no, nie. To mnie nie interesuje, więc sprzedajemy i idziemy dalej, bo... O, Messi, daj nam coś dobrego, Messi, daj nam Messiego. Valdiva? Pierwsze słyszę o nim, ale widzimy, jest złoty. No, ale taki... Choć dribbling ma całkiem niezły. Wow! Wow, 5 gwiazdek! Proszę bardzo, idziesz do naszej drużyny, nie bez wahania. O, i mamy 1000 monetek, użyjemy karty sobie, a resztę sprzedajemy. No, powiem, że 5 to się rzadko zdarza. Czech? Wow, tak jest. Chyba wam uwierzę z tymi 5 tymi. Okej, no i może wyślemy go do klubu. Bardzo dobrze. Reszta to... Szybka sprzedaż i ja, no, nareszcie jakiś konkretny zawodnik i on chyba nawet fajnie chodzi, jeżeli chodzi o kasę. Ale może zbudujemy na nim drużynę? Mandzukic! No proszę! Proszę! Ile mamy? Mandzukic, dobra! Dobra, choć on nie jest jakiś taki super, ale Mandzukic, znane nazwisko, nieźle. Naprawdę całkiem spoko. Potem, choć będę może... Czekajcie, ja będę dawał do składu tego, żebyście mnie wszyscy widzieli. Niech sobie zostaną... To czekajcie, zrobimy tak. Wyślę do klubu. Nie bardzo mogę to zrobić. Damy ich tutaj, o tak. Tak, na byle jak, żeby nikt teraz nie powiedział, że po prostu chcę ich tutaj sobie... O. Okej, a my będziemy dawać ich do rezerwowych tamtych, tych co nam dzisiaj się trafili w paczkach. Dodajemy gracza, no i oczywiście Czech. A, i Mandzukic z tych naprawdę spoko. I Walidow tam jeszcze był, nie? Nie, przepraszam, Valdivia. Dobra, to są ci, którzy nam się obecnie trafili.
a my wracamy do sklepu, żeby kupować paczki. Złote oczywiście, tylko i wyłącznie. Jedziemy dalej. Kto? Julio Baptista. Nie wiem, jakim teraz on jest zawodnikiem. Kiedyś był naprawdę dobry, ale teraz, no, niestety, 54 tempa, to się nie sprzeda. Więc go sobie podarujemy. 54, naprawdę, to jest strasznie, strasznie ciężko. Benayoun. No proszę, choć on nie jest złoty, szkoda. O, karta. Wyślemy sobie do jednorazowych. TBD oczywiście zatrzymywał, bo są spoko całkiem. Szkoda, że Benayoun nie jest już tym naprawdę złotym takim. Felipe. Co to jest Felipe? Powinienem go znać. 5 gwiazdek sztuczki. No! Pyk. Wyślij do aktywnego składu. Na ławkę wysyłamy. I to jest naprawdę 5 sztuczek. Znaczy 5... Chwila. Rozdziel pozostałe karty ręcznie. Tak. To, nie. To mamy akurat szczęście do tego. Trzeba, zawsze sprawdzajcie, ile kto ma dryblingu, bo to jest naprawdę ważne. To jest naprawdę naprawdę spoko. Luic, niestety chyba. Lazio, no 5 gwiazd, to raczej tutaj nikogo. Nie sprawdzę się wszystkich akurat tak. O, mamy 4 gwiazdki jakiegoś gościa, ale napastnik ze Fiorentyny niewiele nam da. Chyba ominąłem tam coś, sprzedałem, nie patrzyłem, szkoda na tamte karty. Chyba kontrakt tam był albo coś takiego. Nie widziałem, kto to teraz był, ale nie pojawił się złoty zawodnik, więc... no szkoda. Szkoda, idziemy dalej. Nie ma co zwlekać. Szybko otwieramy karty, żeby... Petrov! Tego znam akurat, tego znam. Chociaż, no niestety, nic ciekawego za bardzo tutaj nie mamy. Alexis Sandro. O, 3 gwiazdki. Także nie za bardzo udana paczka. Już, czyżbyśmy na szczęście na dzisiaj już wykorzystali? No bez jaj. Ej, dobra, to nie jest śmieszne. 2 razy Petrov. Jakbym tak zaczął 2 razy, nie wiem, dostał Messiego, to rozumiecie, jakby 2 razy Messi albo 2 razy Ronaldo. Ciekawe, czy w ogóle jest. Patrzyłem ostatnio na aukcję i Ronaldo było 2 Ronaldo ogólnie. Bellamy, super Bellamy, ale nie jesteś nam potrzebny. Było 2 Ronaldo i 4 czy 5 Messi. Tam w tym był jeden inform, bo tak wiecie, był raz właśnie w formie. Całkiem spoko. No, jeden kontrakt wysyłamy oczywiście do nas. I sprzedajemy karty. 100 kart na wymianę, tam mamy 3 tylko. Dawać. Ktoś dobry. Gabulow. Kto to jest Gabulow? Liga rosyjska, założę się, patrzcie się. No, Machaczkala. Ale przynajmniej jak sprzedajemy, dostajemy 1200, co 5 tak sprzedanych paczek daje nam całkiem sporą sumkę. Bo to jest darmowa paczka. Loskow. Nie, przykro mi. Tutaj mamy 1500 końców. No, proszę cię. Znaczy, proszę EA. Soldado, czy kim tam byłeś? Pogates! Kto to jest? Wolfsburg? Słabo. Słabo, po tym jak trafił nam się Czech i już nasze szczęście zaczęło drastycznie spadać. Karik. Ha. No, zawodnik jest ulubionego klubu. No, mam Manchester ustawiony jako ulubiony klub. Ale Karik, z tego co mi się wydaje, niby dobry. Dobra, zatrzymam go, chociaż tak osobiście tak średnio za nim przepadam. Nie ma szans, że to wymówię. No ale mamy lewego obrońcę z Milanu. Didak. Sorry, Didak. Tam były monety, czy mi się wydawało. Ja jestem debil. Ja tu już nie patrzę, ja tylko na zawodników patrzę, nie? Trzeba, trzeba,
Czy teraz muszę po... Abiati. On jest dobrym bramkarzem, muszę przyznać. Wyślę go do klubu, bo nie jest świecący, ale jest naprawdę spoko. Dobra, to wiecie co, teraz sobie raz zabierzemy tą paczkę za 7500. Może coś trafimy? Lora, no bez przesady. Kto to w ogóle jest? No, dobra, damy go do tego, to też damy do tego. Przez przypadek nacisnąłem nie ten klawisz, dlatego Lora poszedł do składu, ale... ale no cóż, no cóż, idziemy dalej. Ojo? Who? Nigeria. Ale 78 to wcale nie taki szybki. A to jest niepodobne do Nigeryjczyków. Oni strasznie mają pęd na tą bramkę. Hold B, hold by, hold B, hold by. No i skończyło nam się szczęście, niestety. Dobra, jeszcze jakieś trzy paczki i kończymy. Więc Nguemo. Shaber, super. Ani ten czarny szybki, ani... Dobra. Ostatnie dwie paczki. Jedziemy. EA. Proszę cię. EA. Martin? No, monety. Teraz już tego nie przeoczę. No szkoda. Szkoda. Ile nam zostało? 8500. Dobra. Bo jeszcze jak tą kupimy i sprzedamy większość tam, to... O! Pazini. Go dodam iloma. A, szkoda, że tylko tyle gwiazdek. No ale przynajmniej jest całkiem obiecujący. Sprzedajemy i... 4000, czyli już... Czyli to wszystko w sumie. Dajcie tylko znać, czy... dobra, zawodników widzicie, jakich mamy. Dajcie znać, czy tworzyć, czy tworzyć drużynę na tych, którzy tu są, na przykład na Czechu, czy na Mandżukiczu, czy na Eto, czy stworzyć jakąś, nie wiem, z Kamerunu drużynę, czy z, nie, z Czech nie, z Chelsea też nie, czy bardziej ligowo. Dajcie po prostu znać, jaką chcielibyście, żebym zrobił drużynę, a ja się tym posłużę. A to tyle na dzisiaj, dziękuję wam bardzo i do usłyszenia kolejnym razem.